Białe czapki akademickie na ulicach Łodzi to zjawisko zupełnie nowe. Łódź, która przez dziesiątki lat na próżno starała się o wyższą uczelnię, stała się obecnie jednym z największych ośrodków uniwersyteckich Polski Ludowej. Znajduje się tu obecnie 10 wyższych uczelni, w których kształci się przeszło 17 tysięcy studentów. Państwo oddało do dyspozycji młodzieży akademickiej dobrze wyposażone biblioteki i pracownie naukowe. Profesor Chrząszczewski objaśnia młodym chemikom działanie pieca termicznego. Inna grupa studentów przeprowadza doświadczenia nad promieniami kosmicznymi. Słuchacze starszych lat stomatologii praktykują w klinice uniwersyteckiej pod kierunkiem profesora Zajączkowskiego. Wykład profesora Gąsiorowskiej zaznajamia studentów z historią handlu. Nowy ośrodek uniwersytecki udostępni wyższe kształcenie młodzieży robotniczej chłopskiej z całego kraju, a przede wszystkim młodzieży robotniczej Łodzi. W Łodzi padł nowy rekord.